Dzień dobry, witam. Dzień ponownie. Dobry. Obok mnie Uliana Dacko, świeżo upieczona finalistka Final Four, przepraszam, świeżo upieczona, już teraz będzie Final Two Ligi EWBL. Gratulacje dla Ciebie i dla Twojego zespołu. Ja powtórzę tutaj takie pytanie, które padło za kulisami ze strony naszego kolegi. Dlaczego złamałyście serce kibiców Polonii? No to ja odpowiem, jak odpowiedziałam wcześniej, żebyście nie złamały nasze. To wasze serca po tym meczu chyba gdzieś tam mocno w górę wyskoczyły. Tak, na pewno. Dlatego, że wcześniej miałyśmy takie parę, może powiedzmy, nieudane mecze w naszej lidze. Mhm. Także tej wygranej najbardziej potrzebowałyśmy, szczególnie, że z takim zespołem. Byłyście gdzieś tam jakoś rzeczywiście wyjątkowo zmotywowane albo jakoś tak, na pewno. Nawet robiłyśmy przed meczem medytację trenera. O. On jest dobrym motywatorem. Okej, okay, czyli czym zaskoczyłyście według Ciebie dzisiaj Polonię w półfinale? Ja myślę, że zaskoczyłyśmy ich naszą nową strefą 3. Mhm. Także ograniczyłyśmy ich wejścia pod kosz graczy zagranicznych, mhm. Także wiemy, że macie dość silne gracze podkoszowe, także też nie trafiły tam zbyt dużo punktów i po prostu walczyłyśmy. Czyli miałyście taktykę też i konsekwentnie realizowałyście, tak, zrealizowałyście taktykę. Nie, dobrze. Jest jak najbardziej. Jest dobrze. Jest dobrze. Wszyscy wiemy o co chodzi. Przed nami rozgrzewają się zawodniczki, przygotowują się do drugiego półfinału. Macie jakieś preferencje jako zespół, albo ty osobiście? Tak, z kim byście wolały zagrać? Czy z zespołem z Chomutowa, czy Prykarpatia? Ja bym i nasza drużyna wolała zagrać z Frankowskiem. Z jakiego względu? Dlaczego? Ze względu na to, że po pierwsze to są nasze koleżanki. Okej. Okay. Lepiej się znacie. Nie widziałyśmy dawno, także może sobie pogadamy na tam na boisku trochę podczas gry. Ale ostatnio przegrałyśmy z Chomutowem z 20 punktów chyba, a z Frankowskiem tylko 8, także tam było blisko wygranej. Także ja myślę, że z Frankowskiem na pewno lepiej będzie. Czyli zarówno względy sportowe, jak i też względy koleżeńskie, tak jak wspomniałaś. Chociaż no, dzisiejszy mecz z Polonią pokazuje, że Final Four rządzi się swoimi prawami i mecze z rundy zasadniczej gdzieś mniejsze mają znaczenie. Ogólnie żeńska kobieca koszykówka pokazuje, że wszystko jest możliwe. Jasne. A jeszcze tak zapytam, wracając do końcówki dzisiejszego meczu, do czwartej kwarty, gdzie Polonia bardzo próbowała gonić, bo chyba wasza największa przewaga to było bodaj 17 punktów w pewnym momencie, ale gdzieś tam Polonia doszła nawet na 4 punkty. Czy miałyście jakby poczucie, że macie kontrolę nad tym meczem, czy gdzieś tam wdarł się stres? Nawet jak wygrywasz 20 punktów i więcej, to ty nie masz tego uczucia kontroli meczu. Mhm. Cały czas musisz napędzać i szczególnie jak one zaczęły skrócać ten dystans, to wiadomo, że troszeczkę tam czułyśmy się bardziej zdenerwowane, ale wiedziałyśmy, że nie możemy powtórzyć tego samego błędu i odpuścić tego meczu i musimy po prostu grać do wygranej. Jasne. Serdeczne gratulacje jeszcze raz. Powodzenia w finale. Zapytam jeszcze, czy była okazja albo będzie okazja coś gdzieś zobaczyć w Warszawie przy okazji tego. Ja wiem, że ty byłaś w Warszawie, więc mogłabyś oprowadzać koleżanki, mogłabyś tutaj być guidem dla nich. Czy będziecie miały jakąś szansę? Ja myślę, że parę dziewczyn na pewno się wybierze na centrum, bo bardzo jest ładne miasto Warszawa. Bardzo mi się podoba i chciałabym w przyszłości tutaj mieszkać. Być może tak się ułoży. To już jakaś chyba taka druga lekka rekomendacja, ale trzymam kciuki w takim układzie, żeby się powiodło. I myślę, że będzie nam Cię miło też mieć w Warszawie tutaj jako koszykarkę, jako człowieka. Bardzo dziękuję, bo się rozgadałam, a to Ty jesteś gwiazdą, a nie ja. I twój też jest ze spalonego teatru, jak to mawiają w polskim języku. Dobrze, bardzo dziękuję jeszcze raz. Jeszcze raz gratulacje i powodzenia. Dziękuję bardzo.